Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego, drugiego materiału z naszej mapki od pana Pyrka. Przymierze Lodomaru, tak to się nazywało? Wprowadzenie. Przymierze Lodomaru, dokładnie tak. Mamy sytuację następującą. Mamy jakieś tam hajsy, to jest ok. Mamy jakąś tam armię, to też jest ok. Mamy dwóch templariuszy, z czego jeden z nich jest w połowie do awansu. Mamy szeptacza. Bohater na trzecim, mamy Balwierza, który wysysa zdrowie podczas ataku z nadmiarem leczy. Jak on ma sam full HP, to wtedy rozdziela porówno innym jednostkom innych leczy. Może też zmienić formę i przybrać formę leczącą. I leczy za 50 wtedy, czyli taki kapłan od Imperium, Inkwizytor Herman. Miałem sprawdzić, jaka jest szansa na zatrucie ogra. Mówiłem, że tam od 50 do 65% jakoś, nie? 50%. Mogę zamordować, bo jestem tym mistrzem gildii, ale nie będziemy chcieli tutaj żadnej akcji wykonywać. Chciałem po prostu sprawdzić, jaka jest szansa na zatrucie ogra. Możemy jeszcze później sprawdzić, jaka szansa jest na zatrucie trolla. Należy pamiętać, że trolle mają dużo większą regenerację zdrowia, więc jeżeli planuję otruć trolla, to żebym nie zmieniał tury, tylko po otruciu, żeby go od razu zaatakować, bo się raczej na pewno na fulla wyleczy. Ogr. Pojedynczy ogr. Jeżeli mu osłabimy obrażenia i damy defa, to nie powinno być z tym żadnego problemu. Myślę, że możemy wejść w niego bez strat jednostek. No, bohater z tyłu, bo tutaj nie ma sensu, żeby był z przodu raczej. Może akurat nadmiarowe obrażenia wygeneruje bohaterem. Dokładnie, trochę podleczy tutaj kolegów. Ty się na razie wstrzymaj. Ty się na razie defuj. Ty się defuj, tutaj osłab. Dobra, 40 tylko bije, to malutko. Dobra, to ja bym w sumie nie leczył póki co, tylko walił w niego, zwłaszcza, że jeszcze to leczenie tutaj jeszcze mimo wszystko wchodzi, jeszcze jakieś okaleczenie. No i już jest wyleczony, nie? Super sprawa. Atakować, mógłbym spróbować go już zabić, jeżeli te dwa ciosy będą plus bohater, to mógłby zginąć, ale jest szansa, że nie padnie. Że ktoś nie trafi, albo obrażenia nie zostaną odpowiednio podciągnięte. On poniżej 20% się wkurza, mu obrażenia rosną dosyć mocno. Więc się tu wstrzymam w razie czego, niech on jeszcze uderzy w miarę słabo. Znowu jakiś nadmiar może? Wszedł nadmiar, wyleczył kolegę. Dobra, dziabniemy tutaj. Ja bym tobą się zmienił, żebyś wyleczył normalnie kolegę i spróbujmy go dobić już. O, cholera jasna. A tego się nie spodziewałem. Nie, dobra, skończmy go, bo już mi się pomyliła tutaj kompletnie kolejność naszych jednostek. A trochę lipnie to wyszło, że mnie tam zdążył dziabnąć. No ale trudno, jakieś zwoje, coś mamy? Mamy różdżkę, więc teoretycznie już Liszą Królową warto byłoby mieć, żeby mieć... No i tak nie mamy many piekielnej, więc na razie nieważne. No, będzie trzeba jakoś rozpracować te straty, te rany na nim. Zobaczymy może w ten sposób. Bohater dostanie od czempiona, ten na defie otrzyma obrażenie od niego, jeszcze mu zmniejszy obrażenia. Nie temu, tylko temu bym zmniejszył. Zobaczymy jak to pójdzie. Może to będzie opłacalne. Budowałem coś w tej turze? Na pewno to budowałem, ale to chyba było w poprzedniej turze, wydaje mi się, po tym jak tę ruinę podbiłem. To jest za 750, tutaj nic nie będę potrzebował. A też zostało to zmienione, że teraz, żeby zbudować norę wilkołaka, z tego co rozumiem, nie potrzebujemy wcale jaskini. Czyli przydałoby się też pozbyć tego połączenia tutaj. Bo to chyba już oficjalnie tak postanowiliśmy, że u każdej rasy tak będzie tam grając. Imperium też nie będzie potrzebny budynek do maga, żeby móc zbudować zrujnowaną świątynię, żeby móc robić tytanów. Tam z gryfami będzie to samo, tam pewnie z czartem tam gdzieś tam to samo pewnie. No i z Yetim też chyba będzie tak samo, nie? Dobra, wydaje mi się, że po prostu zbieramy kasę na to. Jak ty w ogóle stoisz z ekspami? No okej, może być. Jeszcze może najpierw złodziejem tam się wychylę, zanim bohaterem tam pójdę.
Zobaczymy, co my tu mamy. No, wilki jakieś. Ja to może w te wilki pójdę. Na nich bym się pewnie wyleczył bardziej. Podejdź tu. No, te wilki się wydają dużo prostszym przeciwnikiem póki co. Tylko, że wilki mają więcej inicjatywy. To nie, to ja bym sobie poszedł w to. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ja bym tu dziabnął. Tu bym zwejtował. Tu bym zwejtował. No i się teraz zastanawiam, może jednak lepiej tego osłabić mimo wszystko. No dobra, osłabmy tego. Tutaj def. Dobra. Nie, no dobra, weź ulecz tutaj kolegę. Ty się wylecz. Okej. Dalej tego osłabiaj. Lecz się dalej. Dawaj tego. Może zabijesz. Dobra. Okej. Lecz tu. Bij tego. Słabiej tego. Lecz się. O-o. To może być groźne. Bohater może paść. Easy gierka. Not even close, baby. Daj defa w razie czego. Dobra, wylecz. Okej. Porobione. No i zdrowie nie najgorsze. Myślę, że na wilki mogę iść czymś takim. Będzie dobrze. I ja bym już te obmierzłe sale zbudował. Dobra. No i do tego balwierza będzie trzeba. Że ta mana piekielna była potrzebna, tak? 1200 złota, 200 śmierci, 200 piekielnej. No mam nadzieję, że tę piekielną się gdzieś niedługo znajdzie, bo naprawdę jej potrzebuję. Bardzo. I później mana życia będzie mi potrzebna, jeżeli nie będę chciał iść w tych walczących wręcz z wyssaniem. Dobra, wilki jakieś tutaj na deszczu. No już na drugich poziomach są. No już przez to, że gramy na bardzo trudnym już na mgle wojny, istoty powbijały levele drugie. A co się będzie robiło trudniej? Znaczy, jak już będę miał tutaj mrocznych własców i krzykacza, no to... to nie będzie miało większego znaczenia. Nie no, zwajtuj. Ty możesz klepać. Ty w sumie się chyba i tak nawet nie wyleczysz, chociaż... Dobra, tam zwajtuj. Może się okazać, że się wyleczysz jednak więcej niż oni tam ci będą mogli zadać. Zwłaszcza, że go osłabię. Dobra. No, lecz. Tutaj. Też się wylecz. Dobra. Tego osłabiamy. No, nie weszło osłabienie obrażeń. Tylko inicjatywy. Dobra, dobij go. Ała. No, teraz w ogóle nie trafił. No już niedługo. 142 będzie mroczny wasa, którego damy na środek. I będzie troszeczkę łatwiej. Stara kopalnia. A to jest wilki. Trzy wilki. A tam?
No to jest proste. Rok akurat to jest ten pierwszopoziomowy przyzwanie, 125 HP, 40 obrażeń, to nie jest jakieś groźne. Ma niezłą inicjatywę na pewno, ale... A to będzie easy walka akurat. To by można zbadać. No. A dokąd to próbujesz uciekać, nędzny krasnoludzie? Tędy jedynie dostaniesz się prosto w paszczę śmierci. Nie, proszę, zrobię wszystko, tylko nie zabijajcie mnie. Mogę wam pomóc w czym zechcecie. Znam kilka tajnych skrytek. Nieopodal jest jedna z nich. Wszystko? To dobrze się składa. Pomożesz nam dostać się do Lodomaru, hehe. A te skrytki przy okazji nam pokażesz. Dziękuję, panie? Tak, będę twoim nowym panem. Zobaczysz, będziesz z nami miał lepiej niż z krasnalami elfami z Lodomaru. A kamery tak jakby tutaj przesunęło na chwilkę, nie? A widzieliście? Tak, kamerę tu, o panie. Tak jakoś tak zauważyłem, że on gadał, że nieopodal jest jedna z nich i tak kamerę tutaj, nie? Przetegesowało. No to super sprawa, dobra. Dobra robota, Bulwo. Cyk, cyk. Skoro taka twoja rola. Eliksir fortuny to akurat bym chciał mieć tak naprawdę na tym moim do odmrażania później, nie? To by się przydało nie na bohaterze, tylko na tamtej, ale dobra, no coś mamy. To miałem w ogóle przenieść do stolicy i co? I spróbować sprzedawać botowi, nie? No tego droższego to tam nie będę już nawet próbował, ale ten brązowy, powiedzmy, że ty tam to zaniesiesz. Ty masz normalny pierwszy level, ale mimo wszystko będziesz mógł robić za takiego przydatnego w miarę rózgowicza. To sprawdźmy. No jest runiczny adept jako jedyny taki w miarę groźny, powiedzmy, reszta to jest jakaś tam pajacerka. Dobrze, dobrze. Do mrocznego wascy trzeba się dokopać i będziemy mogli dużo lepsze bitwy robić. Roczek. No tak, drugie poziomki mają. Szczerze to dziabaj tam. Od razu. Ty się od razu lecz. Jakbyś tak jeszcze trafiał więcej niż dwóch, byłoby w ogóle super. No dziabni temu, dziabni... Nie tu! Myślałem, że ten będzie teraz. Tego chciałem zabić. Trudno. Nie wyszło. Nie wyszło, jakbyśmy chcieli. No weź tego osłab. Jakiś nadmiar? No, coś tam weszło. Jednego, ale może nadmiar chociaż? Nie. Już weźmy tego, załatwmy. Dobra, weź tam wylecz kolegę. Nadmiar? Cyk? Nie, nie ma cyk. No. Okej, okay, 22 expa, jeszcze 120. No problemo, jakoś to się porobi. Zobaczmy, co tam jest. Na pewno byśmy chcieli manę piekielną. Jak najszybciej manę piekielną. Tutaj są strzelcy. Dwóch strzelców to jest 80 obrażeń do 90, jeżeli będą podciągać. Pewnie mają drugie levele, więc pewnie 44 biją tak naprawdę 88 do 98. No to będzie trzeba... O, mana śmierdzi. To wiesz co? To olać na razie dostarczenie tego do stolicy. Ja to tutaj nawet upuszczę, żeby o tym nie zapomnieć, a to wezmę zaraz znowu głównym bohaterem. Ja bym chciał, żebyś mi jak najszybciej tę manę przejął. Zaczniemy z tego korzystać. Zesprzedawałem już obydwu botom, nie? Mógłbym opracować jakąś piętnastkę, na przykład obrażenia śmiertelne, bo moje jednostki będą i tak miały na to odporności lub ochrony, więc... więc nawet jak będą mnie chcieli z tego traktować, to nie będzie to nic takiego groźnego dla mnie. Za mniej niż za 100 nie będę sprzedawał.
50, nie, 300, nie, 250, 200, 150, 100, nie, to nie. Dobra, może kiedy indziej. Dobra, weźmy to. I będziemy szli na te wilki. Wilki jakieś na deszczu. Dobra. Mana piekielna potrzebna. O, rózgowiczka. I bohater jakiś. Trzeba będzie rózgowiczce dać szpiega, żebym wiedział, co ma bohater. Oczywiście. Jakie masz życzenie? Oczywiście. Dobra, ty tam dojdziesz, jakby co. Co chcesz? Ta? Dojdzie, dobra. Co chcesz? Zginę. Zamordować mogę, ale mała, niewielka szansa. Najpierw szpieg. To jest słabe. To mógłbym nawet to zaatakować, ale... Bo ty byś na hita sprzątnął tego ucznia i ona by się wycofała, tylko ja już w tej turze bym chciał rózgę postawić. Z drugiej strony, jeżeli postawię tę rózgę w tej turze, to on może mi ją zniszczyć. Możemy spróbować zrobić tak, że ja tam w to wejdę. Intad Mirin to sobie w dupę wsadź. Mogłem w sumie dać wait, to ona by nie chciała w pierwszej turze się wycofywać, tylko by dała obronę. Mógłbym dwa hity w nią wtedy wziąć. A w każdym razie powinno wystarczyć. Nie będę musiał mordować, tylko pojedynek. Dwa hity, tylko muszą być dwa trafienia. No i dupa. No właśnie, jakbym tutaj nie spieprzył, to ona by nie chciała uciekać w pierwszej turze, gdyby jeszcze ucznia miała, nie? To by, raczej by nie uciekała. Chociaż może... Chociaż może by uciekała, nie wiem. Nie, nawet jakby nawet jakby ten uczeń żył. Nie wiem, w każdym razie atakujemy to. Z radością bijemy od razu tego. Tu waits. Klep tego. Tego osłabiamy. Klep tego. Dobra, wylecz się. No to klepiemy dalej tego. Lecz. Znaczy, siebie już nie wyleczysz, ale może jakiś nadmiar? Nie. Weź to dobi. Tu osłab. Daj defa, niech tamten dostanie. Okej, okay, chybienie, patrzcie. Tego klepiemy. Jak już się do niego dokopiemy, to niech on będzie jak najbardziej ranny. Piękny nadmiar. Tamtego osłabmy. Tego skasujmy. Dobra. Wyleczone na maksa. Okej. 54 expa, jeszcze 66. No z tymi strzelcami może być problem, jeżeli będą się fokusować na szeptaczu, to mi padnie. Nie wiem, czy będą w szeptacza walić akurat. Jak były jakieś gobliny, łucznicy, to w co oni tam strzelali? Ja ducha wtedy miałem, nie? Nie, ja miałem wtedy tego doktora, w doktora mi walili. Może w Balwierza będą waleli. Albo się pójdzie w te syrenki tutaj może. Albo tutaj, o, to jest łatwo. I ta ruina jeszcze. No szkoda, że ona ucieknie. Zresztą nie, no pewnie ją dopadnę, bo to jest droga, więc ja będę miał tu przewagę akurat złodziejem. Chyba, że gdzieś tam poleci. No bo tu w lewo to się nie cofnie już, nie? Bo ona tu z lewej jakoś przyleciała. A, miałem sprawdzić, co tu jest. A to też jest łatwe do pokonania. Plusiki same, nie ma złota w ogóle, żeby awansować sobie. Czy w tej turze już próbowałem wam obchnąć najlepsze zaklęcie w mieście? Za 200 od razu poszło, mogłem spróbować drożej. O, za 250 mogłem spróbować drożej. Nie spodziewałem się. No dobra. No to tutaj ze złotem już problemów tutaj nie będę miał. Jak już będę miał tę manę piekielną, to będzie luz. Tutaj będzie problem, jak będę chciał koniecznie to za manę życia.
No i w zasadzie to wszystko. Nic więcej nie będę musiał budować, chyba że no to po tą mroźną damę. Droźną mamę. Może być droźna mama. Dobra, uciekła tam, gdzie miałem nadzieję, że ucieknie, więc złodzieje będą mógł ją pewnie dopaść. Odkrył szpiega, którego umieściłem. Szybko. Co chcesz? Po jednej turze już. O! Serio? To ona tam jest? Aż tak jej się udało naokoło. Kurczę, no tutaj ta woda przeszkadza. Oczywiście! Ustaw się tu. Postawię rózgę tu. Co chcesz? Tobą tam zajrzę. Tam jest mana piekielna? Tu jest chyba złoto. Sądząc po tym. I mana gaju. Chyba. A tutaj wygląda taki, tak jakby tam miała być mana piekielna. O, może, może. Oczywiście. Dobra, no bohaterem w każdym razie chce się tam wbić. Ja tego bohatera oleję, bo on tam słaby jest, on tam nic nie będzie robił groźnego. Ale tych łuczników z łuczniem bym chciał skasować. Zbiry jakieś, to niech w bohatera biją zbiry. Dobra. Balwierza biją. Spróbujmy tego atakuj od razu. Średnio to wygląda. Spróbuj tego z tymi okaleczeniami go zabić. Dobra, weszło. Załatwmy może tego. Czy jest sens mu tę 17 zmniejszać? No niech będzie, no niech mnie mniej popieści prądem. Poczekaj. Zobaczmy, co ty zrobisz. O, ja pierniczę, no. No to już wiem, kogo chcemy bić. Ja pierdzielę! Tego weź osłab. Nie osłabił mu obrażeń. Ale tragiczna walka. Załatw go. Dobra, załatw go. O mój Boże, co tu się dzieje? Ty go załatw. Dajmy defa. Osłabmy go. Wykorzystam go. Tak jakbym grał Imperium. Dobra, tam już... Olać to osłabianie go. No dobra, osłabię go, wkurza mnie. Niepotrzebnie dziabię mocniej. Tego też bym chciał wyleczyć jednak. A czemu on ma 0 na... A, ma 0 na 800, bo jest w tej formie leczącej. Tutaj nie widać jego expów, tak? Jak jest w tej leczącej formie. A, on sam siebie nie może. No to też teraz ma 0 na 800. To po walce dopiero się chyba zresetuje po prostu i się ogarnie. A nie, on sam siebie może uleczyć po prostu atakując. Chwila, moment. Coś tam dziabni. Osłab w razie czego. Ty się zmień i weź go tam po prostu tak, o. Dobra. Tak, te expy się pojawiają dopiero... No, jak już się zmieniamy, no to nieważne w której formie jesteśmy, to tych expów wtedy nie widać. Okej. Co chcę? To nawet nie wiedziałem, że tak było.
Okej, się na pewno przyda. Czy ja tu będę miał manę? Manę piekielną mamy. Potrzebujemy many życia. Dlatego nie ma dojścia, bo tam jest jakiś czerep. Cofnij się. O, tędy można też iść. Tak, ale tam dojścia nie będzie. Nie, on tak stoi, że się nie będzie dało tam zbadać, dopóki tego nie pokonam. Elf włócznik to był chyba już ten drugotierowy, nie? Który już chyba mógł ewoluować w tego... Czy nie, czy był ten pierwszotierowy? Już nie pamiętam. A to mógł być ten pierwszotierowy. No w każdym razie... No wasce przez... A strażnik puszczy, nie? No to jest trochę trudne. No nie, tego się trochę boję. Syreny. Jakby nie było syren, to byłaby fajna walka. Ale z syrenami się nie będziemy bawić. To mógłbym spróbować. Wiadowca. Lamwer. On pewnie będzie miał 49 albo 50 obrażeń. Ten pewnie 33. Mógłbym dwiema piętnastkami przywalić, tylko by trzeba jeszcze... Aha, mieszęty będą miały odporność na wyssanie w ogóle, nie? Elf włócznik miał chyba przebicie. To jeżeli elf włócznik będzie mi dziabał bohatera, to nie może być on za bohaterem, jakby miał przebijać. Chyba miał przebicie, nie pamiętam, czy on w tej formie już miał, czy dopiero w tej kolejnej miał. Już nie jestem pewny. No to może być ciężka bitwa. W razie czego sobie opracuję drugą piętnastkę. Zadamy w sumie 30 obrażeń. Dojdę tutaj do tego, tak? Dojdę. I tym sposobem bohater, jeżeli trafi, to będzie mógł od razu tę dwójkę ściągnąć. Jeżeli nie trafi, no to no, będę miał dużego pecha po prostu. Zapiszę i zobaczymy. Możliwe, że to będzie pierwsza walka ze stratami. Zależy, jakie będzie RNG. No ty wal w tego. Ten ma przebicie, ten nie ma przebicia. No wal od razu. No i bohater musi zamieść, nie? W tym momencie. Ty się wstrzymaj. Ty możesz klepać. No, niedobrze. Tego koniecznie zmniejszyć mu inicjatywę i obrażenia. Głównie inicjatywę, żebym ja był przed nim po prostu. Dobra. Temu zmniejszymy. Aha. Aha. Bohater może tu paść. No tak, 33 obrażeń. No bohater padł. No trudno. I ty nie możesz tutaj zadawać im obrażeń też, nie? Bo masz wyssanie. No bez sensu, nie? Rzuca nożem i nie może ich zranić. Powinienem leczyć. No nie trafiamy. Stracę jeszcze Templariusza. Chociaż może nie. Dobra, strata bohatera sprawiła, że reszta przynajmniej więcej expa trochę dostanie. A i mamy mrocznego włascy. Nie wiem, czy tak czy siak bym go nie miał, ale... Ale dobra. Może jednak dam to bohaterowi, bo wkurza jego... Jego szanse trafienia wkurzają strasznie. No ale... No,
Nie no, wstrzymam się jeszcze, wstrzymam się. Mimo wszystko. Tobą bym chciał tutaj zbadać. Tobą od razu jak najszybciej rózgę, tobą wezmę skarb i będę się wycofywał. Tamto by trzeba jeszcze zbadać. To by trzeba zrobić, może będzie jakaś fajna nagroda. No zobaczymy. Kamienny deszcz. No, kolejny powód, żeby sobie zrobić Śródziszą Królową. No tam by trzeba się wrócić, ewidentnie. Lecimy tam. Znaczy, chyba, że ta ruina byłaby łatwa, się okaże. No, zaraz zobaczymy. Ustań tam. A już mamy jakiegoś smoka odblokowanego o nazwie własnej. Blask. Tutaj rózga. Dobra, mana piekielna już będzie. Ty tam zbadaj. I dzięki temu, że mamy manę piekielną, to nie będę musiał się już przejmować zbudowaniem tego. Będzie ok. No, jest rózgowiczka. Jeżeli nie ma jakiegoś tam... jakieś upierdliwe jedenostki, to będzie luz. No z łucznikiem to chyba nigdy bohater nie wychodzi rózgowiczką, nie? Zawsze tylko z giermkiem albo uczniem. Ewentualnie czeladnikiem. Więc myślę, że będąc rannym możemy w to wejść i się przy okazji trochę podleczymy. No z chłopem w ogóle. Szczerze to mogę to wykorzystać. On pewnie będzie chciał się bić, bo mam jeszcze ruch. Może go zabiję teraz nadmiarem. O, podwójny wszedł. No to będzie uciekał wtedy. No się wstrzymajmy jeszcze. A, uciekł ostatecznie. A, bo się zmieniłem w tę leczącą formę, miałem tyle samo inicjatywy. Ja czekałem, żeby w niego rzucić tym nożem. No to niepotrzebnie. Czy te cztery ruchy by mnie nie zbawiło? No ale tutaj jednego heala tak czy siak bym mógł wykonać, nie? Bo on się najpierw będzie musiał odwrócić. Ewentualnie go dziabnę, po prostu się wyleczę z nad tym, z nadmiaru. Znaczy z nadmiaru, z wampiryzmu, który on tam ma sam w sobie. Dobra, może być. Niech tak będzie, nie ma źle. No na tych jeszcze bym nie chciał iść. Jak będę miał krzykacza, tylko że krzykacz ma nadal 50 inicjatywy. No ale to dobrze, no jak miał 60 to było za mocne, że mógł być nawet przed strzelcami, no to była przesada. No ale z krzykaczem będzie na pewno fajniej. To miałem zrobić przecież, nie? No i tak dojdę w kolejnej turze do tego Tulus. To mi te 4 punkty ruchu na pewno by nie zbawiło. Jakież to rzadkie widowisko, żeby się nie udało zbadać ruiny, nie? Kurczę, to ile razy mi się to nie udało w ciągu całego mojego życia, tak naprawdę, grając w Disciples, to można by policzyć na palcach jednej ręki. Tak mi się wydaje, że to był albo trzeci, albo czwarty raz w życiu, kiedy mi się nie udało zbadać ruiny złodziejem. Dobra, no wypuścimy nowego. I pójdziesz teraz dla odmiany w tamtą stronę. No, trolla nie będę sprawdzał, jaka jest szansa na zatrucie. Nie interesuje mnie to. A ty... Tam w ogóle są jakieś te kopalnie, nie? Złoto, managaju, tam to by trzeba zagarnąć. Czyżby to legendarna i żyjąca już tysiące lat bestia? To chyba Blask. Co takiego wyjątkowego jest w tej bestii? Ona zawsze broni jednego miasta, jest wierna elfom. Poza tym jej wygląd nieco różni się od zwykłego czerwonego smoka. Cętki na szyi są nieco zaczerwienione, ma ostre zakończenia na skrzydłach oraz dwa rozgałęzienia na rogach. Czyli nic wyjątkowego, po prostu trzeba się jej pozbyć po problemie. No może i tak. Tu jest złoto. No
Zobaczymy, czy będę w stanie to przejąć teraz, czy będzie trzeba tam coś kombinować jeszcze. Górskie klany jako rasa grająca nie istnieje na tej mapie. Ona jest tam jako neutrale. Więc luz. Bohatera bym chciał mieć tutaj z przodu. Niech go sklepią. Trochę. Runiczny adept. No, runicznego adepta by trzeba się sfokusować. No ale dobra, próbujemy. Oho, zwłaszcza, że on tu już dostał wzmocnienie jakieś. No to jego będzie trzeba osłabić na pewno. Ja byłbym skłonny klepać może miotacza ciapciorów w pierwszej kolejności. Żeby bohater na pewno dobił. Ty możesz dziabnąć tego. Bohater dobije, tu osłabiamy. Chociaż oczywiście bohater się okaże, że trafi te dwójkę i te dwójkę, nie? Tych zmisuje. No ale cóż. Jak tak będzie, no to tak będzie. A przynajmniej ciapcior padł. Ochrony, okej. Tego trzeba wykończyć. No liczę na bohatera. Wstrzymaj się, bij tego. Bohaterze. Tu osłabiamy. Zmień się, wylecz. Osłabiamy. Może załatwić. Wyssi coś. Wykorzystajmy to. Wyleczmy się. Dobra, zabijmy już. Ten niedługo awans, 48 expa. To może strola będzie. Znaczy na pewno tyle będzie strola. No bym poszedł w sumie na trola. 200 złota. Ta stara relikwia. Czy jakiś sklep gdzieś tutaj jest sklep? Bo mógłbym próbować botom to opychać, ale no, nie chce mi się już. Tam nawet z tymi zaklęciami jest ciężko, więc... Więc kosztownościami będzie jeszcze pewnie więcej zabawy. Jest pustelnik tutaj. Tak się składa, że sąsiaduje z jednymi dwiema wolnymi miejscami, gdzie można rózgę. Tutaj są drzewa. Tutaj jest jakaś... Też to jest chyba jako drzewo, tylko że akurat na terenach górskich klanów czasami losuje takie kamulce jakieś. No i na drogach też nie można. Czyli albo trzeba go pokonać, żeby można było postawić w jednym z tych dwóch miejsc, albo gdzieś, kurde, dalej będzie trzeba i liczyć na to, że to się rozwinie. Ale na razie to wygląda cienko. No tam też jakoś to... Nie, to beznadziejne. Idziemy tutaj. I to też jest tragedia. Żeby to zająć, trzeba pokonać tego, albo zająć miasto. No dobra, no to są bronione te kopalnie. Trzeba albo pokonać, albo miasto przejąć, żeby się od miasta rozrosło. Nie da się rózgą ich zająć. No dobra, no okej, lubię takie motywy. Trzeba koniecznie coś tu zrobić, żeby można było te surowce przejąć. Tak, o, nie ma. Nie ma tak dobrze, Bulwo. Tam nawet nie można, tu wszystko jest zasrane. Nie da się tu nigdzie rózgi postawić, żeby się od dupy strony rozrastały moje tereny, nie? Tu wszędzie zasrane jest, jak to przemyślane. Tu nie da się nigdzie rózgi wstawić, halo. Tu są jedyne dwa miejsca, ale ten blokuje i tutaj są jedyne dwa miejsca i on blokuje. Co za... No co za pyrek, no. Dobra, to neutralne. Co chcesz? Oczywiście. No dobra. Ważne, że jest mana piekielna. Druga najważniejsza mana u Hord Nieumarłych, czyli jakieś trzeciopoziomowe zaklęcia fajne też będzie można sobie opracowywać. Na przykład koszmar. Może sobie opracujemy przyzwańca trzeciego poziomu. No dobra, no idziemy w tego trolla, co?
czy po drodze może jakąś syrenkę. Nie zahaczę jej. Nie dojdę do syrenki. To się nie opłaca tam skręcać teraz. Tego się nie udało splądrować tam. Tego nawet nie próbowałem. Nie splądrować, tylko zbadać. Dobra. No, dalej zwiedzaj. Co my tu mamy? Więcej górskich pajacy. A ty obok nich możesz przechodzić, bo jesteś z tej samej rasy, mimo iż to są neutrale. A tutaj obok niego nie możesz już akurat. On jest jako neutralny, a oni są jako lodomar neutralny. Ale nie, to chyba kwestia po prostu tego, że to są bohaterowie górskich klanów. Ty też jesteś bohaterem górskich klanów i pewnie dlatego masz prawo obok nich przechodzić. O, to możesz to zajumać. Buty druida, 15% maksymalnego zdrowia. A tak się składa, że gram bohaterem, który od razu zaczyna z umiejętnością korzystania z butów. To by było dobre. Dobra, to wracaj się. Co chcesz? O, złoto. Tutaj też można by... Można by to upiorzyce zrobić. Tu tytany jakieś. No można by zrobić upiorzyce i po to złoto lecieć, chyba że to po prostu to miasto spróbować. Mam już dosyć dobry front. Mogę się z tym bić. Bohatera by trzeba do tyłu dać, tymi przed nimi się bronić. Oni mają odporność na umysł, ale szeptacz teraz dźwiękiem debuffuje, a nie umysłem, więc będzie można debuffować inkwizycję normalnie. Aczkolwiek wolałbym mieć już krzykacza na tę walkę. To może tak, zrobimy trolla, jeżeli nie wpadnie level... To spróbujemy jeszcze syreną dobić, ewentualnie tymi. Tak będzie najlepiej. Dobra. W kolejnej turze już będę mógł zrobić budynek do balewierza. Znaczy, balewierza to mamy, nie? Ten kolejny awans, jak on tam miał. Jak ty się nazywałeś, panie kochany? Cyrulik. Robimy Cyrulika. Tam się dobudowało. Do świątyni. Ale nie można najechać na to. Świątynia ma większy priorytet jakby. Nie można tego wyświetlić w żaden sposób. A, nieważne. Dobra, troll. Bohater nie musi być z przodu tutaj. To bez sensu. Ten się może bronić, ten może atakować. On ma 15 pancerza, będzie tankował. Bez obrony. I on ma pierwszy poziom, bo go szybko odkryłem. Ma 0 expa. Chyba w pierwszej turze był odkrywany. Tutaj w każdym razie wait. Ty możesz tutaj w sumie zwaitować, bo może wejść jakiś nadmiar i wtedy byś go podleczył. Ty się defuj. Ty atakuj. Osłabiamy mu obrażenia. To obydwa były osłabione najwidoczniej. I myślę, że możesz go leczyć. Jakiś nadmiar. Jest nadmiar i od razu troszeczkę go podleczyło. Tutaj dalej osłabiamy. Klepiesz. Defujesz. Klepiesz. Nadmiar. Nie wszedł nadmiar tym razem. Dobra, tym razem chyba wszystkimi już będę go klepał. Wydaje mi się, że się go uda pocisnąć. Chyba, że jakiś miss miałby być. Ale jest okej. Dobra, mamy drugiego mrocznego władcę. Jakby co. No i 13 expa to syrenka, nie? Syrenka będzie idealna. Ewentualnie oni. Z nich chyba też 13 będzie. Oczywiście. No, on mówi, że oczywiście, że będzie, no to będzie, nie? Jeszcze bym tutaj przeszedł się. Zobaczę, co tam jest. Może akurat jakaś kopalnia. Zanim będę się tobą wracał. Mogę tam jakoś przemknąć? O, tutaj bym mógł. Chyba, że on jest agresywny. Nie mogę mieć ruchu, żeby móc wziąć skarb. Aha, no to chyba Pyrek zapomniał tutaj zmienić. Chyba, że zamierzone to było, żeby tam była taka miksturka. Bo każdy skarb domyślnie, jeżeli się w niego nie wejdzie i nie zmieni, to domyślnie zawsze tam jest eliksir uzdrowienia. Także albo zapomniał to zmienić, albo po prostu chciał, żeby to tam było. No dobra. Oczywiście. Taka twoja wola. Mam nadzieję, że to nie jest agresywne i że złodzieja na tym nie stracę. Bo
To by nie było opłacalne, ale jest ok. Dobra, tutaj już zmodyfikowane normalnie, nie? Mniejszy ta miksturka, wskrzeszenie, jakaś kosztowność jest ok. A za tego inkwizytora bym nie ten nie dostał? 13 expa? Chyba nie, co? Zrobimy tych. Pajacy. Będzie ok. Ty sprawdź jeszcze, co tu jest. Piekielny ogro, wyznawca z czerwonym mieczykiem i hetera. I to jest idealne, idealna też sytuacja, w której można byłoby to złodziejem po prostu podnieść, nie? I się cofnąć pewnie. O, coś tam jest. Nie wiem co, czy budynek, czy jakieś miasto, ale jeszcze bym sobie tutaj odsłonił trochę. W kolejnej turze. Dobra, i to bym tu nic nie zrobił. Obok tytana mi się nie uda przemknąć, bo tutaj by była walka. Jakbym chciał się tutaj ruszyć, to byłaby znowu walka i bez ruchu się nie ruszę. I od tamtej strony... Tutaj to wcale nie lepiej. Bo stąd tutaj też się nie ruszę. Nie, dobra, tutaj z udziałem nic nie zrobię oficjalnie. Więcej, czyli... Zamiast wypuszczać rózgowiczkę stąd, mógłbym bohaterem zrobić tę walkę, to miasto i stąd bym mógł wypuścić rózgowiczkę. Nie wiem, czy to się opłaca, bo to rozgowiczko już mogę zrobić turę temu, ona już by leciała, nie? Więc albo wyjdzie na to samo, albo się okaże, że ze stolicy byłoby lepiej. Ale nie, nieważne już na tym etapie, to już nieważne. O, dobra, no to szpiega trzeba tutaj, skoro jest tak blisko naszego złodzieja. Nie wiem, czy on z tego inkwizytora chciał sobie zaatakować. Zobaczmy. Psst, inkwizytorze, niechcący usłyszeliśmy co nieco z twoich słów. Widzę, że masz wielki żal i żądzę zemsty na niedawnych braciach z oficjum. Inkwizytor Herman, przede mną była wielka kariera, możliwość zbawienia świata, nawrócenia zagubionych ludzi, a przede wszystkim wiele przywilejów. Ale gdzieś z tyłu głowy czułem zagrożenie, czułem, że mój sukces był nie na rękę kilku, że był nie na rękę kilku inkwizytorom i tak właśnie zostałem wrobiony. Dobrze cię rozumiem, przyjacielu. Też kiedyś starałem się być inkwizytorem. Tyle lat nauki, wyrzeczeń i poświęceń i wszystko na nic. Z chęcią pomogę ci zrealizować plan zemsty. A, mamy inkwizytora, który ma ile dowodzenia? 3 tylko. Ma korzystanie z artefaktów. No jest takim normalnym bohaterem, wojownikiem pierwszego tieru. Ma 60 expa. Jakbyśmy go później odkryli, to by się nam mgle wojny wylewelował. No ale cóż, no w każdym razie mamy jakiegoś bohatera, który no nie ma ani do dobrego ruchu, ani nie ma latania, ani wyższego poziomu, ani większego dowodzenia, no taki standardowy, no to takie mało użyteczne w sumie. W każdym razie ty tutaj, szpieg. A, już ma tutaj jakieś drugotierowe, widzę, rycerza i czarodziejkę się dorobił. Kasę coś tam uzyskał. Dobra, to ja bym w razie czego sobie zrobił pojedynek. Żeby było trochę łatwiej. O, no to jest to. U bota to wchodzą te zmniejszenie inicjatywy, nie? Dobra. No i próbujemy to zbić teraz. No raczej się uda, nie? Czarodziejka trochę groźna, ale... O, jak ty jesteś szybszy od łucznika, to weź go skasuj. Dobra, wybijecie. No, ona ucieknie. No, ale to nic, bez bohatera tam się będzie szlajał. No. Weź tam dziabnij ją chociaż, żeby była ranna. Liczyłem na to, że ją trafi i nadmiar jeszcze ją trafi, nie? Ale nope. Dobra, jest krzykacz. No. Z krzykaczem już będzie inna gierka. Dobra, tu jeszcze trochę odsłonię, tu trochę odsłonię. I będziemy się zawijać. I będziemy odcinek kończyć. Także, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Byłem Skowron Piąty, pozdrawiam i polecam. Na razie.